Pozostały środki z malowania przedszkola w wysokości 12 360 zł. I pani dyrektor zwróciła się z prośbą do rady o zapewnienie tych środków przedszkola, podjęcie uchwały, żeby te środki przeznaczyć na remont rozdzielczych szaf elektrycznych i wymianę głównego włącznika prądu. Z tym się określiła komisja bardziej ogólnie, żeby już nie było problemu, tak jak to kiedyś, Paweł Tagnacki i Kulecki czy na zewnątrz. Remont instalacji elektrycznej przedszkola 139. I właściwie ja tylko chciałam dodać, że potwierdza się to, co mówiliśmy na poprzednich sesjach, że on po prostu przeszacowuje. Kolejny raz, są to kolejne przykłady, że przeszacowuje kosztorysy, później te środki zostają. No i tak naprawdę, chociaż podejmiemy dzisiaj uchwałę, to nie wiemy, czy te środki są z miasta, a to jeszcze uszy. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Zarząd zaopiniował pozytywnie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Punkt 6.